Cześć. Dziś chciałem Wam przedstawić pewien materiał historyczny, pewne zdarzenie z pewnego miejsca. Więc posłuchajcie. Akcja pod Arsenałem. A zaczęło się od aresztowania Jana Bytnarka, pseudonim Rudy. Do aresztowania doszło 23 marca 1943 roku. Rudy był dowódcą szarych szeregów. Aresztowania dokonali Niemcy, a dokładnie Gestapo. Rudy trafił na Szucha. Informacja trafiła do Tadeusza Zawadzkiego, pseudonim Zośka. A 26 marca o 17:30 Zośka przeprowadził udaną akcję odbicia Rudego. To jest króciutka historia podana Wam w skrócie, żebyście się też sami zainteresowali i poszukali szczegółów, podrążyli. Więźniarka z Rudem wyjechała dokładnie z ulicy Bielańskiej, czyli z tej oto ulicy. Tutaj jest tak zwana słynna eska, na której więźniarka musiała zwolnić dosyć mocno. To jest ulica długa. Więźniarka jechała w kierunku Pawiaka. Miała wjechać w ulicę Stare Nalewki, czyli dokładnie w tą. W momencie akcji coś się nie powiodło.
więźniarka przejechała kawałek dalej ulicą Długą. To tyle w sumie w tym materiale. Tu jest sam arsenał. Jest miejsce pamięci. I tyle w tym oto materiale, więc do następnego.